Witamy bardzo serdecznie naszych oglądających widzów na kanale Trzy Pokolenia. Dziś u nas wyjątkowi goście rozmawialiśmy o latach 70. naszych dyskotek. Dziś muzycy, którzy grali w latach 70. -tych, 80. -tych i grają do dnia dzisiejszego. Z tym, że to są w prawdziwi muzycy, bo dzisiaj muzyka na różnych dancingach, imprezach działa zupełnie inaczej. Ci panowie grają naprawdę na żywo. Ze mną, po mojej lewej stronie obok, Włodek. Włodek Trąskiewicz I Cezary. Czarek Klimczyk. Tak. To są panowie, którzy grają do dnia dzisiejszego. No i chciałbym z Wami poopowiadać, bo Czarek tak naprawdę to tych lat 70. -tych bardzo nie pamięta, bo jest dużo młodszy. Natomiast Włodek to jest taki człowiek, który naprawdę grał po tych naszych knajpkach. I teraz chciałbym cię zapytać najpierw ciebie, no bo wiadomo, Czarek będzie mówił też o muzyce i o, o tych czasach dzisiejszych. Troszeczkę będziecie się mogli uzupełniać, bo wiadomo, że jeżeli ci gra, generalnie gracie razem, tak? to znaczy gramy ale tu nie to nie znaczy to gramy. znaczy tak wy zbieracie się w jakąś grupę prawdopodobnie tak i idziecie sobie na jakieś różne imprezy teraz wracając do lat 70 powiedz mi yy, Włodek gdzie ty, gdzie ty grałeś w tamtych czasach? Bo wiem, że taką sławną restauracją był Krystal. Też był Krystal. I zaczynałem w ogóle jako pierwsze moje spotkania z gitarą. Mm -hmm. Od, to jak chodziłem do szkoły samochodowej i powstał zespół przy szkole samochodowej we Włocławku. I nasz zespół prowadził Stasiu Marszałek i świętej pamięci Andrzej Koźmiał. A, Marszałek to, to, to sławna osoba, jeżeli chodzi o muzykę, znam Marszałek mieszka gdzieś tam na, 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 na Budach. w Budach, tak. Znam marszałka, on tam chyba za granicą wyjechał, ale taka propo właśnie samochodówki. Samochodówka miała zawsze zespół muzyczny i, mie i mieli tak zwaną orkiestrę taką dentą. Tak. Pamiętam tam i za moich czasów to był taki starszy pan Łysawy, który nie wiem, czy to o tej sobie prowadził właśnie, bo ja też chodziłem do samochodówki. Co prawda próbowali tam angażować. I, i zbierać talenty, ale niestety ja miałem gumowe ucho, co jeżeli chodzi o, o muzykę. I słuchajcie, w życiu nie, nie mogłem się nauczyć y, na żadnym instrumencie. ale ostatnio w, kupiłem sobie gitarę, mówię no, Włodek, słuchaj, no naucz mnie grać, ale jakoś nie mam zacięcia. Włodek mi z, zestroił tą gitarę, zrobił. Y, y, no ale niestety, nie mówmy w tej chwili o, o dzisiejszych czasach. I powiedz, no i co? I zaczęło się od tej samochodówki. Tak. Y, wtedy graliśmy w składzie pięcioosobowym. Była perkusja. Stasiu Koper grał na perkusji, a Paweł Michorzewski grał na gitarze basowej. Ja grałem na gitarze razem ze Stefanem Obielakiem. Obielak, to jest mi znane. To chyba dzisiaj gra. Tak, do dzisiaj gra ze współfokus. Fokus, no proszę. Chyba ostatnio widziałem w, tam w tych termometrach w tej restauracji, on tam grał na, na, na zamczu. Tam jest taka restauracja. Gościniec? Gościniec, tak. tak. No ale teraz powiedz mi, i co? Potem to były lata szkolne, więc nie grałeś jeszcze po restauracjach, bo nie, byłeś nie, młodą nie. osobą. Młodą osobą, oczywiście. Później założyliśmy sobie swój zespół, taki też wszystko, były wszystkie instrumenty na żywo. Mhm. Perkusja, gitary, organy, saksofon. Mhm. Dołączył do nas taki Darek Piękosz który grał na saksofonie, także dużo imprez zaczęliśmy już później ogrywać razem. Ten zespół istniał może 3 lata. Później to wszystko jakoś tak się rozsypało, koledzy się rozjechali, każdy miał jakąś tam już swoje zajęcie. Przepraszam, pracę. ale to były czasy szkolne, tak? To znaczy już po szkole. Po szkole, po szkole. rozumiem. To był rozumiem. rok 78, 9. Mhm. Miałem, przy, miałem przy okazję też w zastępstwie zagrać w Krystalu z chłopakami, grałem z chłopakami w Zazamczu. No właśnie, takie mówimy, Zazamcze, Krystal, jeszcze tak, co tam było? Kujawy, za... Kujawy, Kujawy. hotel Kujawy, tak. Więc taki większy... A Kujawiec jeszcze. bo słuchaj, no, klub Kujawiec, 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 tak, na klub wioślarzy Kujawiec. też były imprezy mieszane. Tak, więc to właśnie, właśnie opowiadał mi y, Zygmunt Hojnacki, DJ, że tam były takie imprezy y, mieszane. Polegające na to, że zespół muzyczny grał, potem była przerwa, no bo wiadomo, to jest inaczej niż puszczać muzykę na żywo, na żywo, niż muzykę spłyt, niż, niż na żywo. bo musiał trochę odpocząć. W tym momencie Zygmunt puszczał muzykę z spłyt, prawda? I tam podobno grał jakiś taki zespół, powiedz mi, ja nie pamiętam, bo tych zespołów było bardzo dużo w 70-tych latach, ale taki sławny zespół, coś tam biedni, coś tam biedni. 42. Ta grupa grupa, biedna. grupa biedna. O, właśnie. 40 grupa biednych. Co to za zespół? Druga grupa. 42 grupa. No właśnie. A znasz tych ludzi, którzy tam grają? Znaczy, tam grał Stasiu Marszałek, e, grał e, Adam Pawlikowski, ten też grał w zespole BW69 z Krzysiem Puziem. E, no tak za bardzo to już teraz nie pamiętasz, no bo to są to czasy są lata, odległe, oczywiście. tak. A właśnie, BW, bo to były takie dwa, y, takie zespoły, ktu, które grały dość. Takie znane, bo jak dzisiaj nawet y, te środowisko nasze starszych ludzi <laughs> mówiło o BW, y, BW i właśnie o tych. Y, tych ty, nigdy nie mogę skorzyć. To ta druga grupa biednych. Ciekawa nazwa. Tak. Ciekawa nazwa. Y, to była w Celozie, to była grupa Cellozowa, tak? Bo... Te, bo, czy w BW oni grali tam? Oni grali w Domu Kultury Celulozy. Mhm. Tam prowadził klub Krzysiu Puzio. Mhm. Nie pamiętam nazwiska. Kod. No tak, oczywiście, to są odległe czasy, ludzie się zmieniają i tak dalej. W każdym razie, tak, ale wracając teraz do tych restauracji naszych, czyli grałeś w Krystalu, tak? Tak, ale ja to tu mówię, jak zaznaczam, grałem Bo byłeś po młodym człowiekiem, tak, jeżeli kogoś wypadł. Tak, 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 jak no bo, ktoś wypadł, to ja wtedy Tak, no bo w prostu... 70-tych latach byłeś bardzo młodym człowiekiem, aczkolwiek już grałeś. Yy, I potem yy, też mówiliśmy, bo było tych restauracji, przypomnijmy. Tak naprawdę to były tak, Krystal... Kujawy, Kujawy Zazamze i, za I, za i Kujawiec. I klub Kujawiec. I poza. No jeszcze później, trochę później, był, w Nocie były dancingi. Yy, not? Notina się nazywała. Też granie, granie było na żywo. Tak. Też, też były dancingi. W Nocie u góry tam ale Nie, jest... na dole. tak. na dole, na dole, na dole to, teraz jest tam szkoła przejęła mm -hmm. tym lokale. I... To jest na dole, gdzie jest tak bardzo przeszklony ten. Te, Aha, myślę, rozumiem. Narożnikowy budynek przy przechodni. Rozumiem. Także, także tak to wyglądało. A słuchajcie, yy, powiedzcie mi, bo Włodek może bardziej pamięta lata 70., bo muzyka szła typowo, yy, jak to się mówi, z instrumentów muzycznych. Czy w tamtych czasach stosowaliście jakieś yy, wzmacniacze, yy, czy dopiero później, bo wiadomo, że w latach 70. Yy, coś tam było, ale nie było tak, takiego sprzętu, jak, tak samo jak ze sprzętem yy, unitrowskim był to ciężko dostępny, yy, cokolwiek było kupić. Zrobić. W większości grało się tylko i wyłącznie. Yy, bez wzmocnień tak zwanych, tak? Znaczy nie, wiem. już wtedy, w tamtych czasach y, pamiętam, jak chcieliśmy kupić pierwszego Eltrona, bo był Eltron 30, 60 mm -hmm. i setka. To w sklepie Ech. muzycznym, jak była dostawa towaru, to przychodziły dwa, trzy komplety sprzętu. No tak, znamy te czasy, już tu opowiadamy, tak, dwa, trzy i co? I, i każdy chciał to kupić, nie? Tak. Było, były pieniądze, a nie było towaru. Towar. Także później jeszcze pamiętam, graliśmy w klubie z Połem, Ruk cyganki abrzeskiej. Klub z połem. A tak, było coś takiego. Tam też. Mieliśmy... Ten stary taki pałacyk, pałacyk dom. Tak, na tak. tak, tak. Na rożny. Na rożny. Taki w tej chwili stanie bardzo opłatany, <laughs> ale właśnie to tam było coś takiego. Graliście w tym z połem. Tak, to pamiętam jeszcze z, y, sprzęt, tak właśnie. Eltrony, MV, to była to była typowy y, wzmacniacz pod bas, y, regent niemiecki <laughs> na pogłos się jeszcze mechaniczny. Potem Vermona potem weszła? Do Wermon weszły też, tak, dopiero później te drugie Wermony miały pogłos. Tak, a to były te kamery pogłosowe, ale to były takie, taśmy się zakładało, magnetofonową i głowicę. Pamiętam, to tak jak przez mgłę, bo się interesowałem jako gówniarz, gdzieś tam byłem na jakimś weselu czy gdzieś, to zespoły muzyczne, żeby tą, ten efekt pogłosu to zakładali. Pamiętam, urwały im się taśmy, kleili Klejli chłopaki taśmy. Na, na tym, żeby to To były takie fajne, ciekawe czasy. Czyli to były te kamery pogłosowe, bo dzisiaj to wszystko idzie elektronika, nie? a kiedyś to działało na zasadzie takie tam były 4-5 głowic i one powtarzały ten sam głos. Tak to prawdopodobnie działało. Tak to można było mniej więcej wytłumaczyć. I coś Też... w tym zespołem graliście, tak? Tak. Na tych eltronach, na tych tych. Tak. Później w ogóle problem był z zakupem gitar. No tak, po sklepach jak muzycznych nasze gitary polskie, sześciostrunowa gitara samba, bas lotos czterostrunowy, defile był, kosmos gitara, i no, to były takie, ale to też, było, to też były drogie te gitary mm -hmm. i do tego też był problem, żeby je dostać. No tak, dość, że były drogie, dość, że ciężko było dostać, mimo tego, że nawet miałeś te pieniądze, a powiedz mi, sklepy muzyczne, bo ja pamiętam w tamtych czasach nawet długo to jeszcze był na Warszawskiej taki sklep tak. muzyczny. To był taki... Na warszawski sklep muzyczny. Tak, tam z były... płytami. I ze yy, to znaczy, my mówimy, to nie wiem, czy ty pamiętasz, bo, bo sprzęty z płytami, a tam były płyty też, też? bo wiem, że kępić. Nawet na zamówienie można było, pamiętam, że się zamówiło mawiało płyty i się czekało, na, jak było wiadomo, że jakieś tam wychodzi kolejne wydanie, <coughs>, któreś z płyt, to można było sobie zamówić i tam mm -hmm. pani wtedy trzymała jeszcze jak tam kogoś. No to... tak, oczywiście, bo tak było no. <coughs> powiedz mi, yy, czyli, czyli tak to wyglądało i powiedz mi, to, 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 a pierwszy ten twój Eltron to był kupiony gdzie? U nas we Włocławku. Ale gdzie? Bo pamiętam... Taki... Na Chopina. Chopina. Był taki malutki sklep e, RTV. Tak, i był. Potem gdzieś. był plac wolności, a potem się już w latach 80. -tych, 70. -tych była unitra, tam gdzie teraz Tomek ma ten Todax mm. I na Zazamczu. Tam były te sprzęty, tam się czatowało na to. E, ogólnie, ogólnie, ogólnie było ciężko, tak jak mówię, dostępną. No tak. Także, także tak to wygląda. No i teraz wróćmy do naszego kolegi, bo kolega to już zaczął grać. W, w latach troszeczkę późniejszych. Ach, to, ja to wszystkiego po trochu, a niczego może do końca. No nie, nie. Po no, z tym to... graniem to tak y, różnie bywało. Pierwsze moje jakieś tam grania i początki to było podpatrywanie kolegów na, na podwórku, to był też właśnie no 80. lata, no, to prawda. Z tym, że oni grali na gitarach, na pudłach, a ja klepałem dłoni po ławce albo po kolanach. Bo moim takim marzeniem w dzieciństwie, kiedy miałem 3 lata, było grać na perkusji. I pamiętam, jak dostałem w prezencie od mamy taki malutki bębenek i, i, i ten obraz mam zapisany gdzieś tam na dysku swoim e, i wujek mi go popsuł, to ja płakałem długo, bo no tak starszy ode mnie, człowiek wziął jak zaczął walić taki mały bębenek na robił po bębenku. No i tak się zdarzyło, że, że w, 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 w okresie szkoły podstawowej E, zacząłem troszeczkę tam w tej szkole e, też jakoś tam pogrywać z chłopakami na podwórku. Na jakichś dwóch werblach mieliśmy w piwnicy, e, robiliśmy sobie próby. To beczka plastikowa była stopą, kratka od takich kwietników, jak na ścianie kiedyś wisiały, była porozrywana, to był brek. Jeden werbel harcerski, jakieś wiaderko plastikowe po ogórkach po czymś, to był jakiś taki kociołek i żeśmy w piwnicy w bloku no na ulicy Promiennej 19, tłukli, nie wiem, jak to sąsiedzi wytrzymywali. Tak jak Włodek powiedział, w późniejszym troszeczkę już czasie mieliśmy do dyspozycji też Eltrona i NV-kę do basu, więc proszę sobie wyobrazić, że kolumna taka wielka, podpięta do tego gitara czy tam bas, gitara do, do następnego jakiegoś wzmacniacza i ja tam wydzierający się kurde w tym pokoju, małym zresztą okno otwarte na, na, na całe podwórko, ten dźwięk się roznosił, sąsiadka z dołu pukała szczotką, w, 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 tak. sufit, to my jej też odpukaliśmy. I mówię, no to takie są no, wspomnienia. Tak, tak no, ale widzicie, no, to jest prosty przykład dzisiejszej młodzieży. Młodzież dzisiaj... Nie garnie się, dzisiaj musi mieć młodzież super sprzęt, a wyście potrafili się spotkać gdzieś w piwnicy, z niczego zrobić coś. No bo nie było możliwości. Po pierwsze, tak, no, kolega dostał po ojcu gitarę, jakąś tam. No tak. tam Lunę czy jole, czy coś tam. No bo że, to takie różne były dziwolongi, że. No tak. Wzmacniasz do gitary robili koledzy właśnie z takich tutaj, jak e, e, bambino. 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 Bambino, czyli. Mieli takie dwa przez siebie skonstruowane dobrze, że któryś tam trochę już łapał tej elektroniki. elektroniki. Jak, no jak, właśnie. Przy, jak przewodnik przylutować, który gdzie do czego sprawdzić, czy jest przejście. Także tu, tu no później w szkole my byliśmy chyba jako jedyna i pierwsza szkoła. A czyli przepraszam, gdzie ty tu 16. 16. Tu mówisz o szkole <coughs> jeszcze podstawowej. podstawowej. <coughs> to to tam my tak długo chodziliśmy i widziano nasze zaangażowanie. I ten upór, że gramy, że, już, że są dwie gitary, że jest bas. Super. E, więc namówiliśmy dyrekcję, dostała, pani woźna dostała pieniądze. E, pojechałem e, z nią właśnie też tutaj do sklepu. Ale muzycznego. czemu pani woźna? Bo pani woźna była jako waszą no, 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 nie, nie, mentorką, która. Nie nie, 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 ona po prostu została oddelegowana w tej dyrekcji, żeby jechać, wy, zapłacić pieniądze. a wy mieliście sobie wybrać? żeby załadować okay. sprzęt. Był chyba <klujna> nawet zamówiony wcześniej. Więc to była radość niesamowita. No i tam pierwsze próby, oczywiście skręcanie tej perkusji. I po jakimś czasie starszy kolega, który grał w takim zespole tutaj w informacja Informacja, naidowski się nazywał kolega, szedł pod tą szkołą i słyszał, że gramy tam, a mhm. tu mieliśmy próbę najczęściej w soboty. Kiedy szkoła była nieczynna dla uczniów, a specjalnie przychodziła Pani Tak, ważna. bo w tamtych czasach sobotę, jedna sobota, jedna sobota była tak? wolna, a <grym> były takie różne i no tak. I, I słyszał, że tam jakiś zespół sobie tłucze, przyszedł, popatrzył, posłuchał i po paru tam minutach posłuchał tam tych, popatrzył jak ja grałem, mówił, Sorry, ale wiesz co? Ten brek to jest nieskręcony. Ja mówię, jak nieskręcony? A ja oczywiście tu skręciłem blaszki, wszystko. Ale nie wiedziałem, że ten pręt trzeba wkręcić jeden w drugi, żeby. Brek wszystko... to co to jest, przepraszam? To są te dwa talerze, bo. Aha, są rozumiem. Się... Aha. High head, czy to nie po prostu. Aha, okej, po... okej. Okay, okay. I, I to jest. Górna blacha jest przykręcona do pręcika, do który mm -hmm. wchodzi w rurę. Tak, I tam tak. jest drugi od tego. Nogą i nogą. Do pedału. I to musi być połączone. A to nie było połączone i tylko tam się odbijało. Oczywiście Gwint tam trochę spaskudziłem, no i dobrze, że on przyszedł, trochę pokazał, bo on zresztą no, doświadczony, więc bardziej, dużo, dużo bardziej ode mnie. Mm -hmm. Mówię takie przejściowe rzeczy. Grałem trochę na trąbce w orkiestrze w MPK, bo kiedyś też tak było, że każdy. No to ja widzę, miał... że Wy jesteście, słuchajcie, bardzo uniwersalny, bo począwszy takie... od klawiszy, dmuchanych instrumentów, perkusji, no, no do. Tak, dzisiaj, to... dzisiaj w większości, no to każdy, albo a dzisiaj to słuchajcie, organy, no. twardy dysk, trochę śpiewu i już jest muzyk, nie? Tak. E, no, a Wy jednak tutaj zupełnie inaczej. Przepraszam, to się Takie, takie słowo. próbowanie było, bo to nie, 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 nie rzeczywiście ja tam się nie nauczyłem. Nie wiadomo jakich jak rzeczy grać na tej trąbce, ale pewnie gdyby to wszystko dalej istniało, bo to też mów, jakoś były, pod, jeszcze też szkoła podstawowa w tej orkiestrze. Mówię, każdy zakład miał pra, praktycznie swoją orkiestrę dentom. Tak, tak, tych tak, zakładów było. No. Manometry, gdzieś tam m, No, mpk, no mpk, Tak, mpks, no to wszędzie. Dokładnie. Wszystkie pamiętam marsze pierwszego majowe. majowe każdy, tak. y, każdy na początku swojego zakładu szła orkiestra y, or, zakładowa. Tak, zakładowa. Y, pamiętam celoza, y, Celoza, to już w ogóle, chyba Celoza miała taką, taką najbardziej y, najbardziej popularną, była chyba największa. Y, celoza. Za później mówiłeś, co y, MPK? MPK, Drumet miał chyba też swoją. No, po, po, po pierwsze, że we, we wszystkich tych zakładach, y, albo w większości, były też sale takie duże, na których, tak. gdzie te orkiestry mogły mieć próby, no bo niestety no, gdzieś tych ludzi trzeba pomieścić. Więc takie zakłady jak Drumecz, czy, czy tu mówimy, bo już nie pamiętam, czy, czy Manometry miały swoją też No Manometry ale... to już trochę nowszy zakład, nie, bo to tak mi się wydaje... No, teraz to jest Wika. Ale no jest tak, Wika, Wika, dokładnie. Ale Manometry to raczej oza, chyba no to, no to tak 70-te to... laty powstała, z chyba tego, nie? Natomiast ta stara Celloza, no to już jest, to jest przedwojenny zakład, prawda? No, także tutaj te, te zespoły muzyczne, or, orkiestry, bo nie mówimy o no. butach. Te... A, a tutaj jeszcze tu, a propos mm -hmm. tego, że, że orkiestry były w zakładach, ty mówisz, że, że ludzie jak gdyby nie grają. Grają, bo ja słyszę, że gdzieś po prostu ktoś ćwiczy w domu, tak? Mm -hmm. Czy to na skrzypcach, czy na pianinie, czy na saksofonie, bo, no, gitarę zawsze można wziąć elektryczną, słuchaweczki sobie tam, mm -hmm. nikomu tam się z tym dźwiękiem człowiek nie narzuca. No niestety te denty instrumenty. E, e, słychać zawsze. Ale, ale to też tak wiele, rzecz, wiele z tych efektów końcowych zależy od tego, co człowiek robi e, później, bo to, to, to i, czy ma wsparcie u rodziców, dokładnie czy stać na ta, mozyczną, dokładnie, czy dzisiaj pomogą. Tak. Bo, bo to, że ktoś tam chce, to, to nie znaczy, że może, bo ja może dzisiaj bym grał na perkusji, ja nie grałem, dlatego że nie było mnie stać wstać. Taki instrument jak perkusja, tak, no na tym, gdzie go wstawić. Dokładnie, ale druga kwestia, myślać. wy. Y, hmm. No nie było, nie było chyba szkoły takiej muzycznej typowej, nie było przygotowań, nie było. Wy, do tego zmierzam, że dzisiaj jest tu są większe możliwości, bo tak jak mówię, są szkoły muzyczne, a Wy praktycznie, no kolega no fajnie grał, no to chodź zagramy, uczyliście się sami, jeden od drugiego. Także to wyglądało, no i graliście na tym, co mieliście, no nie było nic, nie? Także... Uważam, że, że to jest zupełnie inaczej niż dzisiaj, dlatego tutaj na, 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 nawiązałem do tego. Kiedyś, kiedyś imponowało, można było zaimponować czy koledzy, czy, czy koleżance, koleżance tak. grając na gitarze. Dokładnie. Czy nawet jak ktoś zagrał na harmonijce ustnej, czy na flecie prostym, ale zagrał, a nie tam, że fałszował. Poza tym, w szkole podstawowej, przedmiot muzyka to była muzyka. Tak. Uczono podstaw poznawania nut. Tak? Co to jest pauza, ile to trwa, jak to mhm. się liczy. E, już były instrumenty, począwszy od tych dzwonków, po flet, e, prosty. Kąty, jeżeli ktoś tak się... już. Jeżeli nawet ktoś wykazał się i, i przyznał, że na przykład gra na gitarze, albo próbuje, albo uczy się od kogoś, to na przykład nauczyciel nie powiedział: Nie przynieś gitary, tylko przyjdź, przyjdź. przynieś, zagraj, zobaczymy. I to było wykorzystywane wtedy na tych akademiach, Super. to się wszystko nakręcało. To miało. Y, no to, no taki, taki dzieciak widział y, sens tego swojego erika, dalszego działania. No dzisiaj fakt fakt faktem, że nie wiesz, że społeczeństwo no to jest to jest zróżnicowane finansowo, więc Dokładnie. każdy weźmie jednego, jedną osobę czy dwie. Jeżeli będzie efekt podobny, że tak powiem, jakościowo może nieraz lepszy, a wymaga mniejszego nakładu sprzętu, tam wiadomo transport, scena duża, no dzisiaj tak. niektóre lokale mają małą scenkę, że wchodzą dwie osoby, a przyjeżdża zespół, gdzie on taką scenkę tutaj na jedną stronę sprzętu postawi, tak? No tak. No i właściciel knajpy łapie się za głowę, panowie, tu przecież mi lokal rozwalicie, no <noise> tak gdzie, ale to tak rzeczywiście bywa, no ale są ludzie, którzy jak gdyby mają swoje... E, że tak powiem widzenie na, 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 na to jakiej muzyki chcą słuchać tak. powiedzmy na, na imprezie takiej czy innej i wybierają zespół rzeczywiście pięcio, sześcioosobowe takie składy. Tak, ale wracając teraz do, <grym> bo fajnie opowiadasz o tych sprawach, ale chciałbym wam powiedzieć, no y, kiedyś zupełnie była, dzisiaj jednak y, dominuje na imprezach muzyka disco polo. No niestety jest to nasza muzyka narodowa i ludzie no nie będziemy się oszukiwać, bo Wszyscy się śmieją z disco polo. Tu nawet między innymi daliśmy, że każdy się śmieje, tylko nie disco polo na dyskotece. Mija godzina dwa, dwa, trzy kieliszki i idzie disco polo. No niestety disco polo jest muzyką do tańca i to, co ludzie chcą. No nikt nie słucha disco polo, ale ci jesteś szalony i wszyscy śpiewają. Tak, dokładnie. Ale, ale nikt nie zna... Ale wcześniej jak go zapytam, Nie, nie. Ale ludzie czasem mogą nie znać tytułu, bo są takie osoby, które... Dzisiaj mamy do czynienia z mediami komercyjnymi od, od wielu już tam lat. I jest tak, że jak jakaś, jakiś utwór ma być promowany, to on będzie tak tłuczony w tych wszystkich rozgłośniach, tak. że człowiekowi wchodzi to jak na po prostu Tak, świadomy. dokładnie. I czy chce, czy nie chce, to zna tą, tą melodię, czy nawet słowa refrenu, tak. jak, bo, bo to jest mu wtłoczone Dokładnie, to tak jest. No, I ale to, tak jak mówię, ogólnie rzecz biorąc, kiedyś, a powiedzcie mi, muzyka z tamtych lat, no to, to już teraz zapytam Wodka, to czerwone gitary, prawda, przede wszystkim, przede wszystkim wszystko przede wszystkim się grało gitary. to, co było w tamtych czasach modnych. A powiedz mi, bo jakieś tam zachodnie utwory, coś też się tam, ale... Oczywiście też. Beatlesi? Beatlesi, tak. No powiem wam, że mm, fajnie, że, że byście przyjeśli tu kiedyś do nas z gitarkami, czy z instrumentami, coś zagrali, no bo y, opowiadacie bardzo fajnie y, o tych czasach, y, ale, ale ja, bo tam gdzieś na YouTubach są jakieś wasze filmy, prawda? filmy z waszą, z waszą muzyką, y, aczkolwiek y, wiem, że y, Włodek teraz grasz, ostatnio grałeś, ja cię spotkałem w Karczmie bodajże, tak? Tak, tak. W karczmie w karczmie. Tak, a z kim tam w karczmie grasz, w tej chwili razem gracie, czy tak się. Nie, nie. nie. A z Adamem Urbańskim gram. Ach tak, Adam tak wiem. I Zbyszek Cedro, i gra z nami jeszcze, młody stać Dawid Obielak. Aha, rozumiem i to w zależności jaka jest ilość, to wtedy mm -hmm. nawet no w tej chwili po tej pandemii to wszystkie te, te wszystkie imprezy siadły są i zamykane. niestety jest troszeczkę lipa, bo no y, teraz właśnie widzę ostatnio, bo bardzo lubię Muńka Staszczyka Słuchajcie, oni teraz fajny taki mają yy, w tym czasie pandemii, yy, nagrywają yy, muzykę i śpiewają w internecie. Fajne utworki, no słuchajcie, no, wiecie, Munik Staszczyk i w ogóle to jest tak, super, też. super kazik i tak dalej. Yy, także, yy, także tak to wygląda. Powinniście, słuchajcie, też jakiś tam kanałek, muzyczka, coś nie bardzo. Hmm. <laughs> ja myślę tak, u nas w mieście i nie tylko w mieście, jest tylu fajnych muzyków. Wokalistów, Bo jak głównie, jakby zostałem na wokalu i śpiewam mhm. od czasu do czasu. I, i, I to tyle, bo tak jak powiedziałem, ja nie, nie poczuwałem się do tego, żeby mówić o mnie, że jestem muzykiem, ponieważ gdzieś tam spróbowałem tego, tego tortu, który do muzyków należy, bo no tak, tak, tak jak powiedziałem, że troszeczkę i werbel, perkusja, trąbka. Gdzieś tam takie rzeczy, no ale głównie z właśnie gitarę. A powiedz mi, gdzie teraz śpiewać? Gdzie się można posłuchać? Teraz to nigdzie. No w internecie jedynie. <laughs> albo, albo w domu, jak, ktoś, jak jestem u kogoś gdzieś tam. Przy gościa. Nie, ja, nie, nie, nie. się śmieje. Mówię, to no, czasem z, 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 z wodkiem się spotkamy, czasem tam coś tam sobie zagramy. Powspominamy. No tak, powspominam. Ja ostatnio znowu odkryłem stare nagrania, bo też tak jak ty masz tutaj sprzęt, to ja tak. jakieś tam zdjęcia, kasety. No słuchajcie, no płyty. czemu tych kaset płyt nie się nie tych tam zdjęć? 80., tam 93, no to jeszcze tam były te czasy, już ta pierwsza wroga, jest pomocy, pomocy, którą organizowaliśmy właśnie w Teatrze Nowojsko-Polskiego. Mhm. Ale mam takie nagrania, które robiliśmy jeszcze na Oruszowej, Uprzemka Nagruszewskiego. Na Olszowowej. Ta, a przepraszam, a ty, gdzie ty mieszkasz mówię? Ja mieszkałem na, kiedyś na promiennej. promiennej. I, ale na Olszowej właśnie u Przemka, Przemek w piwnicy, tam takie studia. Bo wiesz, że, że ja mieszkałem blisko Olszowej, kiedyś na Orzechowej, mm -hmm. plac kolężczyzny, y, może, może kolegę. No to Przemka może coś tam Z, znać, bo to, czy, albo jego, jego tam mm -hmm. m, może ro, rodziców. Mm -hmm. Przemek w tej chwili pracuje jako akustyk, bo poszedł do, do, do szkoły tam do Poznania na, na, na obróbkę dźwięku, mm -hmm. także spotkałem się z nim kiedyś w Sopocie na festiwalu i z jego również bratem, kiedy nagłaśniali, brat się zajmował odsłuchami na scenie, a Przemek główny tam na, na, na publice tam wysoko w tej, tej takiej dziupli nagłaśniał, że tak powiem przody. Mm -hmm. I, i, I mówię, no po latach to takim gdzieś tam spotkaniem. Do niego nie dostałem się, natomiast z tym bratem się spotkałem na scenie. Te takie fajne rzeczy. I mówi, znalazłem te nagrania niewinnych od, od, z tamtych czasów. To też jest chyba 90 rok. <laughs> Może troszeczkę późniejszy, ale bli, blisko tego. I, i, I to tak, no, podsłuchałem sobie ze trzy razy, mówię niektórych tekstów nawet już nie pamiętam. No tak. E, znalazłem jakieś takie, właśnie swoje rękopisy. A no to właśnie, ale powiedz dzizno... mi a propos tych testów i, i tekstów i piosenek. Czy ty sam coś pisałeś? Coś gdzieś grali sami? No bo wiadomo, Włodek mówisz, że no w tamtych czasach to, no wiadomo, czerwone gitary, bitelsi, robiło się tak zwane te covery. No tak. Ale czy, czy ty pisałeś jakieś teksty i do, do tych waszych. No, muszę ci powiedzieć, że moje pierwsze takie eksperymentalne, Próby to były właśnie jeszcze wtedy, jak koledzy grali na gitarach. Ja się zacząłem trochę zazdrościć, troszeczkę no tak. się uczyć. Podglądając ich i dochodząc sam do tego, żeby jak te dźwięki, że one tutaj stroją. Mhm. I tam najpierw dwoma palcami, potem trzeba, zapamiętałem trzy, cztery akordy i na tych akordach najprostszych, jakie tylko można było, sobie coś tam nuciłem, wymyślałem. Aż przyzwyczaiły się palce do dociskania strun. Tak, bo podobno Zabyłaś te palce muszą być ta, ta, tak, tak, okay. tak. I wtedy powolutku już tam te wszystkie jakieś tam barowe akordy yy, weszły też do użytku. I, i, a teksty, teksty pisałem właśnie, układaliśmy sobie nieraz wspólnie tam z kolegami, yy, nawet do, do jakichś tam coverów zagranicznych utworów. Potem już zaczęło się <laughs> swoje, swoje pierwsze swoje jakieś tam teksty. utworki, teksty. A kiedy zacząłem w 1987 śpiewać w Zespole Niewinni, na początku było Niewinni Mielenci, no ale potem zostało jeszcze no Niewinni. Tak. E, między innymi też mieliśmy próby na Brzewskiej w Klubie Społem, gdzie takim naszym opiekunem został właśnie Stanisław, pan Stanisław Paszałek. Paszałek, tak Przynosił jeszcze swój mikrofon dla mnie, żebym śpiewał, śpiewał na lepszym mikrofonie. On wtedy gdzieś tam też już nabywał takie rzeczy. Z zagranicy sobie mhm. gdzieś tam przy, przywoził. No i tak, tak. Parę lat w tym spałem. Pierwsza gitariada w Aleksandrowie Kujawskim. A propos tego, tak jak mówiliśmy że tych dancingi się pokończyły, to u nas się też pokończyły tak. nie, kluby osiedlowe, gdzie zespoły, na przykład, które istniały na danym tak, osiedlu, bo przy, Tak, dokładnie, pobrały. były w spółdzielniach mieszkaniowych, tak. były różne, tak na przykład pamiętam na Kazimierza, tam był taki, na taki potem, łącznik z Ład... tam, ta, Łącznik, Łokietek na południu, Poseidon na Zazamczy, na Hutniczy. Proszę, tydzieści. to też bardzo ciekawy temat. tych I, i to tego trochę było. Mało tego, się żeśmy gdzieś tam spotykali na takich przeglądach, które były organizowane no, w Domu Kultury, na Wojska Polskiego. Później się jeździło. Wybierany zespół, który był tam najlepszy, czy tam dwa najlepsze zespoły były wysyłane do Aleksandrowa Kujawskiego znowu Czyli na takie, gdzieś tam... I my się tak żeśmy tam wszyscy mieli nie znali. Nie dość, że, że ze szkoły, bo na przykład w jednej szkole nagle zamiast jednego zespołu zrobiły się dwa, za tak, chwilę trzy. trzy, no bo ktoś, ktoś zaczął się uczyć, tak. I się okazuje, że tam ojciec kogoś gra na perkusji, Super. no to już fajnie, no to już tam coś pożyczone, gdzieś tam tata przyszedł z synem i tam już, już można było grać, no ale później, później, no wiadomo, tak. te, te, te kluby poupadały, no to, no co, ktoś już dojrzały, tak, no to u siebie w garażu próbamy, zresztą też mieliśmy na, na Jasnej próby u Jarka Wawrząkowskiego. Jego brat Tomek Wawrzonkowski był perkusistą z świętej pamięci zresztą. Tak, tak. I tam mieliśmy po prostu takie próby, przyszliśmy zimą na próbę, a tam orężara tak. No Jak tu grać teraz na gitarze no czy tak. na perkusji? No, zanim się tam nagrzało tym piecykiem biednym gazowym, to Boże, kochany. No, a potem jeszcze śpiewać, to to gardło też no, dosyłało. Tak. <grymna> Także to, 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 to takie właśnie takie garażowe granie. I to, te teksty też powstawały takiej, bardzo rzadko. To znaczy pisałem później, zapisywałem je. Ale często pierwsze pomysły to śpiewałem tak długo, dopóki nie, nie zapamiętałem zwrotki i refrenu. Jak już był, była zwrotka i refren, tak długo śpiewaliśmy, mhm. wtedy tam jakieś niuanse jeszcze muzyczne, gdzieś jakieś tam, jakie mają być podziały, czy to jest odpowiednie tempo, a może zmienić troszeczkę Tonację nie, tonację się nie da zmienić, bo riff nie będzie tak brzmiał jak brzmi w tej pozycji. No Kurde, a jak biedny wydzierałem się tam, głowa mi bolała, no, głowa między kolana, bo nie dotlenienie tego mózgu było. No tak, bo jak to ten piecyk gazowy, to co dwa tak. walił, to, to. Ja mówię, to takie. No, to słuchaj, to jest bardzo ciekawa historia. I, i to wszystko, i właśnie te nasze później, te teksty nagrywane na, na takie magnetofony, jak tutaj masz. Tak, jakiś tak, 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 kaseciaki. tak. tak żeby tylko nie zapomnieć na drugą próbę, żeby sobie otworzyć. Aha, dobra, tak było. I... Ale wspominałeś też, <gry> że nagrywaliście na magnetowony szpulowe, czterościeżkowe, też, czyli tak. jedna ścieżka był na przykład jeden instrument. I czyli... przerzucało się tą jedną ścieżkę i nagrywało się jeszcze raz z dodaniem następnego instrumentu. Dokładnie. I znowu z tej ścieżki, z, kiedy chciał na przykład nagrać kolega na basie, już dwie tak. gitary były na basie, przerzucał. W jednym czasie zgrywała się, zgrywały się te, ta ścieżka z dwoma gitarami. Rozumiem. Na ścieżkę z basem, z dźwiękiem z zewnątrz. I powstawała ścieżka no tak. na trzy gitary. Nie? No po prostu mieliście takie swoje studio, bo nie, nie było... No ale, się, nie, tak, ale no tak, ale słuchajcie, jaki to jest pomysł. Przecież w tamtych czasach studia były, magnetofony szpulowe, 4-8 ścieżkowe studia, takie profesjonalne, tak to nagrywają. No nie ma co się oszukiwać. A wy sobie po prostu sami radziliście. Podejrzewam, że to był jakiś ZK 140. No to, to na początku były takie, tak. Tak, a potem były już te magnetofony, te, te troszeczkę stereofoniczne lepsze, ale przecież pierwsze magnetofony były dwuścieżkowe, czterościeżkowe. Bo kanały stereo były nagrywane prawy-lewy kanał oddzielnie. I no tak wy tak. wykorzystaliście ten. mikrofon mikrofon stereofoniczny, jakieś dwie główki Tak, 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 Tak w zestawie. No. Nie no to tak mówię to za, za, za czasów, kiedy się miało po 15 lat, 16. Zresztą teraz też nie jest inaczej, bo bo trochę czasu spędziłem w szkole i widziałem, jak co prawda są, są osoby, młodzi ludzie, którzy uczą się w szkole muzycznej, ale są też tacy, którzy sami się uczą w domu, witać. zdolni i, ludzie i mm, jakby my mają tą ciągotę i tą, tą pasję, że kupują sobie jakieś tam, no nie stać, ale na imieniny czy na urodziny tak. dostanie od babci, mamy jakieś pieniądze, mówi, że nie chce tam jakiś pieniędzy, tylko pieniądze. No tak. kupuje sobie jakieś taką na przykład sobie kartę zewnętrzną do, do komputera, tak. gdzie może już podpiąć gitarę, może podpiąć... Yy, mikrofon, coś to, nagra sobie już jest w komputerze takie mini górdę mhm. studiiko, bo to rzeczywiście już można tak trochę tak, z to, to jest mikserem tak. cyfrowo zapisuje i można się potem tą obróbką dźwięku bawić, no i to tak ale, dziś mówię, no są większe możliwości że kawałeczek wolnego pokoju mhm. mikrofon na statywie ścianka taka tak. z siateczki membrana na, 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 na mikrofon i w ogóle też jakoś tam już tak. będzie też brzmiało, prawda, bo to Zgadza. Ja Wam powiem, Patryk, mój syn, właśnie co widzieliście, on nowego czasu na studiach właśnie kupił sobie takie organy i też jakąś muzykę. On nie jest muzykiem, ale on wszystkiego już w życiu próbował i ma takie organy, które podpiął sobie pod, yy, pod komputer, mikrofon i właśnie robił muzykę różną. Tam coś nawet ma porobione, po co zostawił, ale to był taki epizod, nie? Także to, co Ty mówisz, to jest fakt autentyczny. Słuchajcie, chciałbym jeszcze o jednej rzeczy. No bo jeszcze taki zespół nawet on w tej chwili gra jeszcze w Zarzeczewie, tam Ryszard Ryci, Rycicki chyba. Tak. Big Band, jak to się nazywa? No to jest tak, Big Band w tej chwili, bo na początku... To są tacy Old Boy, oni słuchajcie bardzo często grają w Zarzeczewie. W Zarzeczewie razem w tym jacht klubie. No, tak, tak. Yy, powiedzcie, to są, to są właśnie ludzie te z tamtych czasów. Tak, no to dokładnie oni grali przecież w Łodziu w, 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 w kryształu. Tak, no A, to był ten, tak zwany Krystal no. Band kiedyś. No, też, też, tak, no to tam się nazwy, bo zmieniały się opcje, że tak powiem, e, składu. Składu, tak. <słuchaj _> no przecież Rysiu Rycicki to, to perkusista z lat i tak. osoby, grając sobie tam czasem zaśpiewał jakieś utwory którego żadnego był na Zarzeczewa, a Rysiu idzie do mikrofonu, on będzie śpiewał, on nie, mi klasztował. Tak jest, a nie zawsze z tyłu. Ja Wam powiem, że y, oni tam się spotykają. Y, Walecki, to jest w tym klubie, te, tak, tak, tak? Wojtek, Wojtek, Wojtek. Walecki. Y, I grupa jest właśnie tam, oni sobie y, spotykają się, robią próby, y, tylko tak naprawdę. Y, Cały czas robią próby i cały czas sam utwór śpiewają, no. ale są fajni, powiem, że naprawdę Zajawka jest niesamowita, bo to, są tak, bo to są ludzie już w takim wieku, a jeszcze mają swoje pasje i mogą się, mogą się spełniać. No i pan powiem, ja tam za rzeczywiec też urzęduję, że mam łódeczkę, nie? więc yy, widzę to, ich pasje, zaangażowanie, no i ludzie się bawią tam. Natomiast to tak jak tutaj powiedziałeś, yy, yy, Wojtek Warecki organizuje często wspominki muzyczne. Dokładnie, w listopadzie. listopadzie no. Więc tak. co, co roku zawsze przybywa tych zdjęć i tych osób, które, które już idą tam do tej Orkiestry Dokładnie. Światowej chyba ponad, ponad światowej tak. w No czyli tam robią swój, tam zespół swój składają, podejrzewam. No tak, ale też tak myślę. <grym> bo jest ich coraz więcej i, i, i zawsze tam jakiś właśnie no, sprzęt jest, jest, można sobie, sobie pograć wspólnie, tak. wspominać obejrzeć jakieś zdjęcia, czy nawet Teraz to już może dochodzić do tego, żeby można było oglądać filmiki, ale, ale to wszystko by za długo trwało, a nie byłoby muzyki. Tak? A chodzi o to, żeby sobie wspólnie coś tam pom troszeczkę po pomuzykować. E, no i tam się właśnie tych ludzi najczęściej spotyka. Ja tu również grałem, tak jak tutaj wspomniałeś, Ryszarda Rycickiego. Ryszard Kawczyński, Europejko, Ryszard Rysiu Kawczyński, jaki koncert ostatnio widziałem jego właśnie w Zarzeczewie. Jak zaczęli grać, no to był normalnie coś niesamowitego. Ja bardzo podziwiam ludzi takich, którzy, wiesz, nie widzą się na przykład 3-4 lata, nagle spotykają się, biorą gitarę i grają, nie? To jest naprawdę, jest, to jest, dla mnie to jest fenomen tego typu ludzi, bo powiedzmy ludzie, którzy cały czas tam trenują, spotykają się, nie? Ale tak, kiedyś grali, prawda? Kiedyś grali, nagle zjeżdżają się Biorą instrumenty i oni grają. no To dla mnie to jest, to jest prawdziwy muzyk. No wiesz, no są takie utwory, których inaczej się nie zagra. Można tylko improwizować, bo e, czy Beatlesów, czy jakieś bluesowe utwory, one, one się nie zmienią. No tylko, nie. Tylko każdy na gitarze może zrobić improwizację, czy rozbudować. Jeżeli z, tonację zna, no to po prostu gra. Tak, bo to, tak, jest, to, tak. jest takie, to jest tak, jak dwóch, spotka, spotyka się dwóch wędkarzy, i będą mieli o czym rozmawiać nawet i przez cały wieczór. No tak. tak. To tutaj, to tutaj tak samo jak osoby, które grają i znają te wszystkie tematy, tym bardziej że jeżeli już grali ileś tam razy te utwory, dany gatunek muzyczny, no to, to, to jest nic, 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 nic przyjemniejszego posłuchać wtedy takich Dokładnie. Rzeczy. Słuchajcie, myślę, że to będzie naszą puentą. Było mi bardzo miło, żeście przyszli do mnie, no szkoda, że nie wzięliście tych swoich instrumentów, gitar, mm. żeście coś nie zagrali, ale... prawda to jesteśmy tak przypadkiem. Oczywiście, dobrze. że przypadkiem, ale słuchajcie, no skoro jechaliście przypadkiem i wpadliście do mnie, no było mi, jest mi bardzo miło, no, żeby nie złapał ale... kapcia, to byśmy do Ciebie nie podjechali. No, no, no tak, to nie jest tak dokładnie, ale jest mi bardzo miło, że przyszliście do mnie, myślę, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Może coś zaśpiewacie, może zagracie, W każdym razie Włodek gra dzisiaj, do dnia dzisiejszego jeszcze można go spotkać. Na pewno większość Włocławian zna. Tak jak mówię, no tutaj kolega już przestał, przestał w jakiś zespołach grać. Aczkolwiek, bardzo słuchajcie, no słuchajcie bardzo barwna postać. Dlatego bardzo się cieszę, żeście przyjechali. Co, no, żegnamy naszych, naszych widzów. Was jeszcze raz myślę, że kiedyś zaproszę, bo macie bardzo fajne historie, które żeście tu opowiadali Także to byłoby chyba na tyle, nie? Ja tylko powiem, słuchajcie, Włodka możecie posłuchać w krystalu. No nie, w krystalu nie. W Karczmie tu W Karżmie. No, ostatnio też jeszcze w Siedmiu Grzechach. O, właśnie. A te Siedmiu Grzechów to było gdzieś na. na Okrężnej. A, u Mazurka. Tak, i tu Marka. Tylko, jego można posłuchać, zaśpiewa, zagra. Nie można posłuchać w internecie, no chyba, że ktoś ma moją płytę w domu. To by... Miler, Albo wiecie. zaśpiewamy razem. Albo zaśpiewamy razem. No, ale potrzebujcie jakiś, jakiś, żebym wam dograł na czymś. Może wezmę tą swoją gitarę popsutą. Nie, <sum> to. nie no jak popsuta, to lepiej dobry grzebień. <sum> o, na grzebieniu nie. No, to prawda. Ale masz tu tyle sprzętu, że można go wykorzystać. Można wykorzystać. Grzebień. Także następny raz, jeżeli nie weździecie instrumentów, yy, włączymy jakiś podkład muzyczny i zaśpiewacie. Nie ma problemu. Fajnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy wszystkich naszych oglądających na kanale Trzy Pokolenia. Yy, do następnego razu. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękujemy.